Miejskie Biuro Wystaw Artystycznych w Lesznie zaprasza na Noc Muzeów. Nie zabraknie atrakcji zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci. Zaprezentujemy dwie wystawy. Nie otwieramy ich tym razem, bo zdarzało się, że przy okazji Nocy Muzeów mieliśmy wernisaże. Tym razem wystawy już trwają, więc czas, żeby przyjść, zapoznać się. Pierwsza z nich, na tle której teraz znajdujemy się, to jest wystawa Wojtka Kuszewskiego, artysty, absolwenta ASP wrocławskiej. Stąd nasz człowiek z Leszna. Czekaliśmy wiele lat na tę wystawę. Cieszymy się, że udało się ją zorganizować. Wystawa o pracę, tematyka dotyczy tego, co wokół nas. Różnych rozterek, różnych aspektów rzeczywistości. Myślę, że każdy, kto przyjdzie, to w tych pracach znajdzie coś dla siebie. Wystawa jest świeża, więc myślę, że jest dobra okazja, żeby się z nią zapoznać. Bardzo aktualna. No, jeżeli mówimy o wystawach aktualnych, to także wystawa Sławka Kuszczaka. Tak też jest, że ten 2022 rok to taki rok trochę, bym powiedział, po-covidowy, bo w 2021 roku musieliśmy część imprez przełożyć, odłożyć, odwołać. I część z nich znajduje realizację w 2022 roku. I w przypadku Sławka Kuszczaka, profesora z Uczelni Poznańskiej, myślę, że to świetnie się ułożyło, że ta wystawa została przełożona, ponieważ okazało się, że ona jest niezwykle aktualna. Wystawa, w której możemy dostrzec sytuację związaną chociażby z Ukrainą, i każdy, kto przychodzi na tę wystawę, myśli, że prace powstały teraz, że są trochę takie koniunkturalne, że teraz ta temat jest bardzo popularny na czasie. Nie, obrazy powstały 2-3 lata temu, natomiast możemy w nich dostrzec tyle elementów, że możemy posądzić, myślę, artystę o takie zdolności profetyczne, przepowiadające. Niezwykłe prace prezentowane są w ratuszu na samej górze, więc zapraszamy. Można wjechać windą lub wejść schodami, do czego oczywiście zachęcamy. Będzie też niezwykłe spotkanie z Leszkiem Jamrozikiem, wieloletnim partnerem Ryszarda Kai. W 2018 roku organizowaliśmy dużą retrospektywną wystawę Ryszarda Kai, znanego, tak powszechnie znanego jako plakacisty, no, ale zajmował się scenografią teatralną przez wiele, wiele lat. Projektował nawet meble, więc artysta o wielu, wielu talentach. Mieliśmy okazję zorganizować, tak jak wspomniałem, dużą wystawę. Artysty nie ma już wśród nas, zmarł jakiś czas temu, natomiast Leszek Jamrozik opowie o inspiracjach, o ich wspólnym życiu, ale też o inspiracjach, które powodowały, że te prace wyglądają tak, a nie inaczej. Często tak jest, że zadajemy pytanie, co poeta miał na myśli, to tutaj, kiedy zadamy pytanie, co artysta miał na myśli, to myślę, że Leszek Jamrozik będzie najlepszą osobą, żeby na to odpowiedzieć. To spotkanie odbędzie się w ratuszu, będzie pokaz filmu tutaj w galerii przy ulicy Leszczyńskich 5, Jean-Paul Gaultier, no, ekstrawagancki, łamiący wszelkie konwenanse artysta, tak można powiedzieć, tworzy modę od lat i film o nim będzie niezwykłym doświadczeniem. Poprzedzi je wstęp Jagody Kowalewskiej, która opowie o tym, na co szczególnie zwrócić uwagę. Dla najmłodszych przygotowane będą 3 stanowiska z warsztatami. W ratuszu mini warsztat plastyczny, kolorowe projekcje i układanie puzli przedstawiających obraz Sławomira Kuszczaka. A w galerii przy Leszczyńskich 5 mini warsztat papierowe kukiełki. Przez cały wieczór od godziny 18 do 24 w aneksie sprzedażnym MBWA przy ulicy Leszczyńskich będzie można kupić dzieła sztuki z zakresu malarstwa, grafiki, rysunku, pocztówek, szkła artystycznego, ceramiki, unikatowej biżuterii artystycznej oraz wydawnictw w promocyjnych cenach. Warto odwiedzić te wszystkie miejsca i znaleźć coś dla siebie. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny.